Ponad 245 tysięcy złotych wyniosły ulgi udzielone w ramach Suwalskiej Rodziny Plus w 2017 roku. To już piąty rok funkcjonowania programu, który ma zwiększać szanse rozwojowe i życiowe dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych oraz poprawiać warunki życia tych rodzin. W ramach programu rodziny wielodzietne mają większy dostęp do dóbr kultury, sportu i rekreacji oferowanych przez placówki sportowe i kulturalne, a także spółki miasta Suwałki oraz inne podmioty, które przystąpiły do przedsięwzięcia. W ramach programu zostało złożone ponad 1100 wniosków, które dotyczyły w sumie ponad 5,5 tysiąca suwalczan. Jest to bardzo duża liczba. Jak Państwo wiecie, no jest to ponad 7,8% mieszkańców naszego miasta korzysta z tego programu. W 2017 roku łączna kwota udzielonych ulg wyniosła ponad 245 tysięcy złotych. Największa kwota ulg dotyczyła ulg za korzystanie z oferty Suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Te ulgi wyniosły ponad 86 tysięcy złotych, czyli tutaj suwalczanie bardzo chętnie korzystali właśnie z akwaparku, z siłowni Osiro. Drugą największą pozycją w ramach udzielonych ulg była komunikacja miejska. Te ulgi wyniosły blisko 60 tysięcy złotych. Przez 5 lat funkcjonowania programu Suwalska Rodzina Plus kwota ulg to prawie 900 tysięcy złotych. To jest wydatna pomoc, którą suwalskie rodziny otrzymały tu od suwalskiego samorządu. I myślę, że też jakby dobry taki prognostyk do wprowadzania dalszych ulg na rzecz mieszkańców naszego miasta, bo przypomnę, że w zeszłym tygodniu toczyły się konsultacje dotyczące nowego programu, który ma zostać uruchomiony, czyli Suwalskiej Karty Mieszkańca. Suwalska Karta Mieszkańca, która wchłonie program Suwalska Rodzina Plus, prawdopodobnie zacznie obowiązywać od 1 września 2018 roku. Będzie ona uprawniała rodziny wielodzietne do jeszcze większej ilości ulg. O zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą ubiegać się mieszkańcy Suwałk, którzy remontują elewację swoich domów. Wszystko w ramach uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach. Dotyczy to przede wszystkim budynków, które zostały zrealizowane przed 1 stycznia 1951 roku, czyli tych najstarszych budynków, bo zależało nam na tym, aby poprawić i zachęcić właścicieli nieruchomości do poprawy estetyki tych budynków, które decydują o odbiorze naszego miasta, o jego tej stronie wizualnej. Do tej pory ze zwolnienia w ramach uchwały skorzystała jedna osoba. Być może wynika to z faktu, że jakby mieszkańcy jeszcze nie wiedzą o tym, że ten program funkcjonuje, a być może z faktu, że do rozliczenia tutaj trzeba przedstawić oczywiście faktury, a wiadomo, że część tych remontów jest wykonywana takim sposobem gospodarczym, żeby jak najtaniej. To nie jedyny program, który ma na celu poprawienie estetyki nieruchomości w mieście. Drugim są dotacje dla właścicieli budynków zabytkowych. I ten program bardzo fajnie funkcjonuje. Co roku suwalski samorząd do kilku właścicielom takich budynków udziela dotacji nawet do 200 ponad tysięcy złotych w sumie. Po kolejne pieniądze z Unii Europejskiej sięgają władze Suwałk. Tym razem chodzi o środki w ramach rewitalizacji na remont i modernizację budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Noniewicza 71 i rewitalizację Starej Łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach. W przypadku budynku przy ulicy Noniewicza projekt przewiduje m.in. przebudowę ścian, stropów, posadzek, poddasza i dachu, wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, instalację windy czy renowację elewacji. Chcemy, aby po adaptacji tego budynku na nowe funkcje pełnił on rolę takiego centrum dla tego obszaru rewitalizacyjnego, który będzie skupiał działania artystyczne, ale nie tylko, edukacyjne również, skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji, czyli głównie tutaj centrum miasta. Po remoncie w budynku mają być prowadzone różnego rodzaju działania z zakresu edukacji artystycznej. W obiekcie będzie mieścił się także punkt gastronomiczny. Wygląda na to, że przy współpracy z organizacjami pozarządowymi będziemy mogli skierować do mieszkańców naszego miasta nową ofertę, z której chcemy, żeby, tak liczymy na to, że docelowo skorzysta nawet 10 tysięcy osób. Całkowita wartość tego projektu wynosi ponad 6 milionów złotych. Wartość dofinansowania, o które starają się Suwałki, to ponad 3 700 000 zł. Drugi wniosek dotyczący rewitalizacji Starej Łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach jest podzielony na dwa zadania. Pierwsze to zaadoptowanie budynku historycznej łaźni na obiekt użyteczności publicznej. Powstanie tam budynek
który będzie pełnił formę takiego zaplecza dla powstających bulwarów nadrzecznych. Będzie tam właśnie i część galeryjna, i toaleta publiczna, i bar taki właśnie niewielki. Drugie zadanie to rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych i utworzenie bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza. Od łaźni w kierunku ulicy Bakałarzewskiej chcemy ten cały teren zagospodarować na funkcje właśnie rekreacyjne. Powstanie również nowa kładka nad rzeką, właściwie przez rzekę Czarna Hańcza i jakby ścieżki rowerowe oczywiście i spacerowe na całym tym terenie, no oczywiście i zieleń. Całkowita wartość tego projektu wynosi ponad 13 milionów złotych. Kwota dofinansowania to ponad 6 milionów złotych.